Dwóch. Wyszli. Cofam do respa. Senem. Chyba dobra są już wtedy. Ty, białe. Co się stało? Nie wiem, kurwa, co się stało, tak szczerze. Nie podchodzę już. Dobra, z Akademii pana Snaksa. Równacie tutaj i celujecie tu. Dajecie smoka i on wypada na kuchnię i ja wtedy poszuję górą. Leżawcy. Patrzcie, poszedł już. Ten smok jest tak szybko, że ja dobiegam. On cyk już jest, kurwa. Piękne. O kurwa. Ten mołotow to jest jakby skracał Edward na szybszy kąt. Teraz proponuję podsadzkę jakąś, albo nie. Patrzcie. Tu się boostujecie, jak myślicie, że w kuchni jest chłop. Ja pod tobą stoję. Dobra. Jest tu jednak sam, teraz tylko on i Complexity. Cztery gracze, jest Hades! Co? Hades! Jak tu rozdał! Mikrofon muted. Poradnik? Panie, patrz, tu masz heada, tu kurwa masz myszkę, klikasz i strzelasz. Nic innego nie robisz w tej grze, ty. Bo useless. Dla mnie mniej niż zero. Co strzela? Eins, machen! Eins, zwei, drei! Drei und vier! Ja, und fünf jetzt! Ja, mach jetzt und fünf! Ja! Elegancko! Przypomniał mi się ten w okularach psychopaty, co gra w tylko, że nie może... ma granatów, wiesz, bo... No, rozumiem. Dobra, testujemy BS. Możecie rzucać. Tak, ustawiacie się na smoka. Teraz tu celujecie na mało, czekajcie. Teraz paliłem pod drewno. Nie, na drewno jednak. Teraz fleszuję i wychodzę, fleszę. I wyskakuję, jestem na ninja i on o tym nie wie. Właśnie, za frajer i schody. Mówiłem wam, za frajer frag. Schody jeszcze i co? Co to chyba? Po prawej koniec. Drugi też oj. Wchodzi 3B, to fake. Co kurwa? 3B jest! Co tam się wydarzyło? Różowy przeleciał. Czerwony, różowy, a ja dostaję kurwa Negeva niebieskiego. Zajeb... Ten ma 0. A przynajmniej powinien. Uuuu! Miki TV! Miki TV! Miki TV, zapraszamy! Ale słuchaj, powiedziałeś, że ma wjechać? Wjechał? Gdzie byli rywale? Od wentów za chwilę wyjdzie na niego jeden z przeciwników, chociaż ten na razie baituje. Stara się zajmować się Hadesa, żeby mógł z gniazda wyjść drugi, ale Hades to wszystko już wie, tylko teraz ważny będzie timing. Widać, że chcą sprawdzić, gdzie rywal się znajduje, jakże sprytnie, jakże mądrze, bo to zawodnicy CT, tymczasem Hades z eliminacją. No i teraz w podskoku sprawdza, ale on po prostu wie, on wie dokładnie, gdzie będzie rywal, no i Hades atakuje w tym momencie swojego rywala. No, musiał tutaj bardzo uważać, ale miał ten moment, żeby uciec. No i Blamef coraz bliżej, Hades obija rywala, wyciąga petkę do tej walki, ale jest obity Hades, gra teraz na czas. Jakże mądrze to wszystko robi Hades, nie będzie czasu Blamef, to będzie runda, brawo! Brawo dla Hadesa, bo bardzo ważny klacz wygrany, 2 na... Teraz jeden na jednego w bombsite, Pączek nie da rady, ale jest już blisko Jenker, on wyskakuje na rywala, co? Jednak JK jest, to wszystko kończy w takim momencie. Ogólnie to ja nie będę, wiesz, cisnął, nie będę robił dramy z nim, bo on po prostu, kurwa, został zbejtowany przez ludzi, no. Ja nic takiego na niego nie powiedziałem. A poza tym jego, jak on powie trash player do kogoś, no to już nie wygra z nim, no. Bo dla niego wszyscy są trash playerzy przecież. Mikrofon activated. Alright, alright. Idę do okna. A łupa w piachu, chyba drugi gala. Czy nie? Jest gala, już go biję. Zabij go! Nice. Lokuję ci. Ten w picie, tak? On jest tak, na drugi. Flashuję ci. Dawaj. Zamykam go jak coś. Dobry flash, byku. Cały czas picie? Nie, na prawej, na prawej. Ale to był zmyłka, to była, wiesz, o co? Dobrze, dobrze, podoba mi się. Ej, słabe te flesze od was za plecy. Nawet nie ważne, że się źle strzela, czy dobrze. Ważne, że K3 radio jest. Demon jesteś?
portlarze. Przypał, jest na dzielnicy Mokotów, kurwa! Jeszcze jeden pod iglu. Balony, bomba. Reload ma. Teraz rundę z karabinami. Zdaje się, no to taka runda eko. Tak naprawdę, bo ten bonus finansowy będzie za chwilę maksymalny. Tymczasem Goofy na bombsite górnym jeszcze walka trwa, ale tu trzeba bardzo uważać. Goofy zostaje ze szperem we dwóch na dwóch i za chwilę w domku. Goofy może się mocno zdziwić. Tylko szpero przy życiu, ostatni żywy. Jeden na dwóch, ale zeskakuje w bombset. Bomba leży. To jest ten plus. Szpero na mierzu rywala. Szpero z jedną eliminacją. Wciąż ma sporo HP na koncie. Szpero niestety nie daje rady i to jest koniec. Wisły Olin na Intel Extreme Masters w Katowicach. No była walka w tej końcu. To będzie coś, powiem ci. 18 lutego, tak jest. O kurde, Polska gola teraz. Jutro? A o której? O... Karambit wystawał. 18 chyba. 18. No. Dawaj, poradnik, jak wezmę zajęcie. Masz kałacha i rozje fit. Daj. Widzą trochę jaki? Dawaj mnie nas. Coś tam brać? Chodźcie pod wezmą. My wysadzamy okno najpierw. Brawo. Skanuję w ogóle, nie wiem. Poskanował tylko. Jest gala jeden. Nie ma. Kochnę. Go huge from the back of the bomb site. Oh, they are a little bit separated on that initial push. It was a great flash though that took him off at the angle, but he moves back in. He has the assistance from Flame F. Flash though for him. Well, and he waits for the second one. JKS is doing it all on his own. It's 4 to his name and the USD that he looks to try and finish off the ace with it didn't think but no. Kurwa, rundy... Ja jeszcze będę ten mecz otwierał, obiecuję! Doesn't matter, yes. I'll go long, if I can. Yes. You wanna go B? Oh, yeah, let's go B. Let's go. Rundy w ciągu... No to go. Kupuję rzeczy i nie szanuję. Po prostu nie wie, co to jest ta wartość pieniądza. To wtedy kupujesz, wyrzucasz... Dokładnie, ale to się rzadko zdarza. Ale się zdarza, powiem ci. Jako zawodnik emeritus banditos wiem, że to się zdarza. A czy mówię o profesjonalistach? Ja też, przecież mówię o profesjonalistach. Okej, okej. Swoją drogą, gdzieś... Potentially, but no, the swing from Gandalf is good for SHZ. He's going to get the kill. Drop the bomb as well, and now this bomb plant's a thing of dreams. But Tabson, bringing it back to bear. Now there's a player out by elevator, but Tabson's doing all the work himself. He doesn't want to bother with the plan. He wants the kill confirmed, and he'll have it. Potrzebujemy tych pierwszych fragów, bo nie zapominajmy, że poprzednia runda rozpoczęła się dwoma trafieniami dla Complex City. To było 5-3. A mimo to jeszcze była nadzieja dla Polaków. Naprawdę Wisła była blisko, żeby już tego miraża nie męczyć. Ale dajmy szansę Complex City, bo oni też w sytuacji 4-5 są w stanie wygrać rundę. No tym bardziej, że Blamef zajmuje ciekawą pozycję. Tam przedostał się przez Smoke'a, mimo że przy schodach cały czas przygotowany jest Goofy. Za chwilę tego Smoke'a nie będzie widać, ale też nie widać Poisona, ponieważ Harry zdaje kolejnego fraga. Goofy jeszcze zdąży złapać Rasha i dzięki temu Wisła ma przewagę 4-2. Jentke zdaje sobie sprawę, że od domku wychyla się jeden z rywali. Teraz delikatne problemy, ale w końcu zgarnięty frag i Blamef sam w klaczu 1-3. Ale chyba już wszyscy czujemy, że to jest końcówka, że to musi być koniec tej mapy, że Wisła za momenty wygra Miraża i faktycznie tak też się dzieje. 19-16 na mapie Remiraż, a to oznacza, że Wisła jeszcze jest w grze, że jeszcze w tym spotkaniu będzie.